Zapomniane, przypomniane, głosy i osobowości polskiej piosenki. Dzisiaj Wojciech Skowroński, mówi Dariusz Michalski. Tak już nie mam sił, braknie mi tchu. Za długi to dystans, nie przejdę go. Nieważny mój bilet, pokrycia mu brak. I tylko znowu koło biegam wciąż. Będę szukać, to nie babnut. Po trzech murach znajdę żadnych stoisku. Kupię w kasie bilet na najbliższy lot. Za tobą obiegnę, nie pogodzę ląd. To moje ABC, tak zacząć chcę. To moje ABC, tak zacząć chcę. Był warszawiakiem. Tu się urodził 11 lipca 1941. Do Poznania przeniósł się wraz z rodziną. Tam rozpoczął i przerwał studia medyczne. Tam był uczniem średniej szkoły muzycznej w klasie klarnetu. Tam debiutował zaraz po maturze jako wokalista amatorskiego Dixielandowego Storyville Jazz Bandu. Miał 22 lata, gdy porwała go fala rock'n'rolla. Znalazł się wśród finalistów Festiwalu Młodych Talentów. W nagrodę przez pół roku śpiewał z czerwono-czarnymi, ale potem postanowił, że wystarczy tej przygody z piosenką. Śniło mi się, że się śmiejesz, że się śmiejesz z moich snów. Teraz nie wiem, jaka jest. Ale przyśmiali mi się znów. Coraz dalej jesteś nocą. Coraz dalej jesteś dniem. Coraz częściej bywa cisza. Albo nie ubytnie dnem. Śniłaś mi się bez adresu pożegnalnym. Nie wiem, dokąd pójdę, znajdę cię. Aż 4 lata minęły, nim Wojciech Skowroński dał się namówić kolegom i został wokalistą i pianistą jazzowego zespołu Bardowie, który na Jazz Jamboree 67 wystąpił na koncercie Nowe Twarze w Polskim Jazzie. Jego nieliczne nagrania, choćby standardu Baby Won't You Please Come Home, dokumentują niemałe umiejętności i solidne zgranie szóstki niby amatorów. Wiosną 1968 śpiewający pianista podjął krótką współpracę z poznańskimi Hubertusami, latem z Drumlersami, a już jesienią znajdziemy go w Nowych Polanach. Zenek Piwko strzelił w bramie i tarywę wziął. Kupił kwiaty swojej damie, cały bukiet róż, potem z nią tańczyć chciał aż do rana. Całą noc orkiestra grała, w barze szalał tłum. Tak już jest! Tylko raz się przecież żyje, Zenek o tym wie. Zenek dziś wielki pan, nie ma mocnych. Nagle tłok się zrobił w barze, parkiet pusty już. Spokój tam! Ktoś Zenkowi porwał damę, z obcej bandy gość. Zenek mógł z boku raz, tamten leży. Czy ktoś jeszcze pamięta Nowych Polan? Wątpię. To było laboratorium brzmienia, repertuaru i stylu przyszłej grupy O. Jej liderem był perkusista Andrzej Nebeski, nazwanej ostatecznie w plebiscycie telewizyjnym grupą ABC. Znam twój numer 101-203. Nie wiem, czy mogę dzwonić dziś? Czy jest wolny?
101, 203. Wojciech Skowroński, kiedy go poznałem, już był buntownikiem polskiego mocnego uderzenia. Już dane mu było zaznać ogólnopolskiej, wszechpotężnej popularności, bo to wtedy, jak Polska długa i szeroka, bisował z publicznością „Pożegnaj mnie, dziewczyno”. Koniec lat 60. Podobał mi się Wojtek wokalista, ale podziwiałem wirtuozerię pianisty, fantastycznie czującego ducha niesłusznie zapomnianego u nas boogie-woogie. Zaprzyjaźniliśmy się nawet, on wklejał do albumu wycinki prasowych pochwał dla siebie jako śpiewaka ze szkoły Raya Charlesa. Ja mu podtykałem płyty białych angielskich rytm bluesmenów Alana Price'a i George'ego Fame'a. Nieodmiennie słyszałem wtedy jego gniewne protesty. Mam już własny styl, własne brzmienie, do nikogo nie jestem podobny, nikogo nie kopiuję. I na sobie Maciek, Maciek z Maciejowic. Co to poza graniem nie obchodziło nic, bo Macieju taka dusza, gdy zagrają, to się rusza. Oj, dana, 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 dana. Bo Macieju, taka dusza, gdy zagrają, to się rusza. Oj, dana, 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 dana. Nim założył wymarzoną własną grupę, Wojtek przeszedł długą i krętą drogę znaczoną próbami, których nigdy, choćby nie wiadomo jak były nieudane, nie nazywał pomyłkami artystycznymi. Rzeczywiście, publiczności podobały się ogromnie w jego wykonaniu i Moje ABC, udana wersja Halejowego ABC Boogie, i 101-203, i Chciej dziewczyno, spolszczony Hollywood Baby, Murzyńskiego duła Sam & Dave, ale chyba jednak dusił się w grupie ABC, której lista solistów wydłużała się z tygodnia na tydzień. Frąckowiak, Szymczyński, Gąsowski. To nie.
jak powiedziałem, solistów grupy ABC z tygodnia na tydzień przybywało. Halina Wrąckowiak, Hubert Szymczyński, Wojciech Gąsowski. Że jest wśród nich niepotrzebny, Wojciech Skowroński przekonał się, kiedy do repertuaru koncertowego z coraz większym trudem wprowadzał a to High Heel Sneakers, a to Beatlesową Hey Jude, a to Break It Up. Nikt mu tego nie powiedział, ale polskim Otisem Reddingiem od dawna był Czesław Niemen. Dla drugiego takiego wokalisty miejsca w naszym bicie i roku zabrakło. Ale polski Ray Charles? Dlaczego nie? Czasem mówi mi, że mają dość. Czasami gdera albo marszczy nos. Inny może zrezygnowałby, ale nie ja, wszak ja nie jestem z tych. No ale ja, ale ja, ale skąd, ale stąd, alleluja, przecież kochają. Choć mija wspólnie nowy trzeci rok, nie oglądałem się ni w tył, ni w bok. Inni nieraz próbowali już, ale nie ja, ja zawsze zdążę w przód. No ale ja, ale ja, ale skąd, ale stąd, alleluja, przecież kochają. W jedynce zapomniany, przypomniany Wojciech Skowroński. Jesienią 1969 powstało jego trio bluesowe, w którym był śpiewającym pianistą. Na gitarze basowej i harmonijce ustnej grał Kazimierz Plewiński, na perkusji Andrzej Nockowski. Zadebiutowali 20 listopada w klubie studenckim Od Nowa w Poznaniu. W kwietniu następnego roku znani byli w nieco innym składzie osobowym jako Blues Trio. Prześladuje cię straszny pech. Nas przecież jest trzech, bo nas przecież trzech. Tyś jedna jest pech, to naprawdę niezwykły pech. Tyś jedna nas trzech, więc jak to pogodzić chcesz? Ty mi uśmiech swój czasem śniesz, pierw policz to przech. Nas przecież jest trzech, to naprawdę niezwykły pech. Tyś jedna nas trzech, tyś jedna, a nas jeden, dwóch, trzech. Pamiątką po Blues Trio jest między innymi Nas Trzech, debiut skowrońskiego kompozytora. Dokładnie rok później trio zaczęło pęcznieć aż do sekstetu. Nazwany ostatecznie Blues and Rock Wojciecha Skowrońskiego, był to jeden z niewielu wtedy naszych zespołów, które miały nie tylko uniwersalny, profesjonalnie skrojony repertuar, świetne Gdybyś miał dwa życia, Kominiarz Johnny, Wołaj, czekaj, wspomnij, szukaj, ale i komplet materiałów promocyjnych, program estradowy na każdą okazję, co najważniejsze, styl i brzmienie. Wołaj mnie, wyjdź przed sień. A jeśli zaraz nie odpowiem, lepiej zapomnij mnie. I śpij spokojnie, śpiewaj głośniej. Nigdy już nie wołaj mnie. Czekaj mnie, czekaj wciąż. Czekaj mnie noc i dzień. A jeśli jutro nie nadejdę, lepiej zapomnij mnie. I śpij spokojnie, śpiewaj głośniej. Dłużej już nie czekaj mnie. To, co działo się w zespole Blues and Rock Wojciecha Skowrońskiego, to nie tylko sukces lidera. To także zasługa kierownika artystycznego, którym jesienią 72 został weteran jazzowy, jeszcze przedwojenny perkusista Maciej Dobrzyński. Gdy zobaczyłem ich razem, a przyjaźniłem się z obydwoma, przeżyłem wstrząs. Dzieliły ich wiek, zainteresowania, to co dzisiaj nazywa się imagem, dosłownie wszystko. Ale Dobrzyński znał się na rzeczy. Miał za sobą lata doświadczeń z eksportowym zespołem gimnastyczno-mimicznym Mortales, zrobili furorę na zachodzie, stworzył, rodem z angielskiego wodewilu, estradowy tak zwany wyraz artystyczny Asocjacji Hagaw, po prostu był fachowcem.
ale o tym opowiem za tydzień, mówił Dariusz Michalski.